na połowę rywali i teraz będą sobie spokojnie rozgrywali piłkę Łukasiacy na białych strojach. Miła trąbka przez moment piłkarzy Widzewa, mocna centra, Łukasz Kosakiewicz, wybita piłka, czy będzie próba uderzenia z woleja? Nie, a więc fundambu, ładny zwód, odbiła się piłka od jednego z zawodników Widzewa i na wszelki Pirulo nie uniemożliwiła mu zagrania piłki dokładnie do środka. Teraz dobry cross narożnik pola karnego, Ratajczyk w pojedynku z Bechtem. Jeszcze Ratajczyk, jeden na jeden z Filipem Bechtem. Wycofuje jednak piłkę na 16, na 20. Będzie strzał na bramkę. Mreszko wybija piłkę. Dominguez ma... uderzał. Miękko i zdecydowanie na zamknięcie. No i niestety piłka ląduje w siatce. Za Rozwandowiczem, ale tutaj miał go ustawionego z przodu. Nie wiem, czy to on przykryciu za niego. Dambu do środka, znalazł Muchę. Mucha podnosi głowę, dośrodkowanie na Czubaka. Złe wybicie Dąbrowskiego. Jest Robak, jest Dąbrowski, ale piłka ostatecznie pod nogami Pirulo. Naciska go Dominik Kun i nie radzi sobie Pirulo z naszym zawodnikiem. Poczobut do Bechta, dobrze Becht do Czubaka, narożnik pola karnego. Kun będzie uderzał, nie, jeszcze próbował zagrać taką chytrą piłkę. Jesteśmy w stanie tylko dwa podania wykonać. Kłębek nerwów w naszym wykonaniu. Będzie groźnie w polu karnym Dominguez, ale zablokowany przez Grudniewskiego. Dziesiątkę, fundambu. Dobrze wyprowadza akcję Robak, ale źle przyjął się piłkę. Piłka w 29 minucie. Mocno, zdecydowanie zagrana piłka. Malarz jest zbyt doświadczony. Już Widzew. Mucha po prawej stronie do Kosakiewicza, ale zamknięty tam Łukasz Kosakiewicz. Piłka spada pod nogi Muchy. Dobrze w polu karnym Kosakiewicz. Wycofuje! Nie trafia w piłkę Czubak i fundambu też do niej nie doszedł. Ależ była okazja. Becht miękko, ale prosto w ręce Malarza. My jeszcze raz zerkniemy na powtórkę tej akcji. Kosakiewicz w polu karnym wycofuje na 7 metr. Nie, to chyba jednak Czubak. Wolski z autu. A my już mamy 35 minut za nami. Bardzo szybko. Starają się grać piłką Łukasiacy. A teraz próba uderzenia z dystansu. To tak, się spodziewaliśmy mało większych piłki emocji. W piłce zdecydowanie tak w tym spotkaniu. Proszę, jakie zagranie w kierunku Domingueza. Dominguez. To Pirulo na Bechta. Do lewej Pirulo dokręca. Nad poprzeczką. Gramy z autu. Filip Becht. Już do Robaka w pole karne. Kto to zamknie? Kun? Nie, nie dobiegł. Jeszcze po czobu 20 metrów od bramki. Wbija piłkę na Czubaka, ale nie oskrzydlił tego już Dominik. Sporo. Dobra. Próba prostopadłej gry, jednak jeszcze nie koniec tej akcji UKS-u pod polem karnym Widzewa. Nie boją się tak. Pirulo do prawej, Wolski w pole karne. Przechodzi futbolówka przez 7 metr. Poprawia Becht. Za wysoko podniósł nogę Robak, ale sędzia daje przywilej korzyści, bo teraz UKS w kontrataku. Bardzo szybko uwalniają się z podkrycia. Wychodzi podanie. Dominguez spada w pole karne, na lewą nogę przekłada. No mieliśmy szczęście. Ale na połowie UKS-u gra do Muchy. Mucha niedokładnie przyjmował, wsadził na konia Bechta, poradził sobie Filip, dobrze do fundambu. Z prawej jest, bezkrycia, dobrze, Kun oskrzydla akcję. Jest tu już, podnosi się szmer na trybuna, Kun w pole karne. Robak skacze, Dąbrowski uprzedza naszego napastnika. Nie koniec akcji fundambu. Ależ to zrobił, ależ się zabawił, wraca w pole karne. Kongijczyk, fundambu na bramkę, ale jeszcze co zrobił dobrze. W ten sposób, grając na wysokich zawodników, stworzymy większe zagrożenie. W drugim tempie przebił Czubak, ale już za nim nie było następnego z rywali, dopiero nadbiegał tam kapitan Widzewa. Teraz w środku boiska Kosakiewicza, lewą stroną lepiej już się dobrze rozumieją. Podłącza Uwaga. Się Klimczak, wbiega w pole karne Klimczak. Dośrodkowanie, ląduje na biodrze Krystiana Nowaka, fundambu wychodzi z piłką, jeszcze naciska od razu właśnie Klimczak, nie dając mu wyjść, podcinany. Kosakiewicz, wrzutka na 11 metr, fundambu potrafi zamieszać obroną. No i Malarz piąstkuje, może nie było to zbyt dobre, precyzyjne piąstkowanie. Jeszcze przy linii bocznej złapał piłkę Wolski. Nie. Dobrze w polu karnym, Kun uderza na bramkę! ŁKS-iak Adam Ratajczyk, gdyby ruszył, mielibyśmy się spieszyć.
trzech zawodników Widzewa wokół Korala. Ten piętą sprytnie próbował uruchomić właśnie Ratajczyka. Teraz już widzę Fundamu, co za piłka! Narożnik pola karnego, Robak, czy jest Czubak blisko? Nie! Wraca Klimczak. Bardzo prosty błąd. Ale też prosty błąd Kosakiewicza. Jednak piłka ląduje pod nogami Fundambu. Merwel Fundambu, narożnik pola karnego. Fundambu. Jeszcze wchodzi tutaj Czubak. Uwolnij Czubak, ależ obronił to Arkadiusz Malasz. Co za obrona. Kosakiewicz. Coś ustalili. Do Fundambu. Jeszcze piłka pod nogami Kosakiewicza. Trochę przypadku będzie Fundambu. Dryblował. W polu karnym zagrywa na zamknięciu. Bardzo jest Kun. Dobrze. Czy była ręka? Nie ma ręki, sędzia każe grać dalej, z bliska tutaj nabił Kun swojego rywala, jeszcze Dominik Kun w polu karnym, zatrzymał się jednak na kolejnym zawodniku, walczy Poczobut, jeszcze zamieszanie pod linią końcową w polu karnym ŁKS-u i niestety teraz faul Poczobuta. Zamykał akcję Dominik Kun, próbował zgrać z narożnika pola bramkowego piłkę nie, do Czubaka. To była piłka odbita od głowy. Doszedł tak, do tego grona. Tanżyna. Na razie nie ruszał. I Henryk Oyama. Nie ruszałbym obrony. Mucha jednak nie będzie schodził. Już gra ŁKS. Widzę w 10. Trochę zaspaliśmy. Ależ w polu wejście. Proszę, i piłka uderzona i trafia do siatki. 0 do 2. Całą lewą stronę. Tu się skupiliśmy na. Co my zrobiliśmy akcji. Przy tym w całym Proszę. Fragmencie? Sędzia pozwolił grać, a my zupełnie nie gotowi. Nie musi nawet grać gdzieś tam. Wyszukał w środku Korala, Srnicz. Bardzo dobre zagranie. Jak tam ucieka ten szybki zawodnik na wolne pole, bo poprawy w grze po prostu nie ma. Fundambu wygląda już na zmęczonego. O, błąd. Znowu błąd obrony. Amejał w polu karnym. Michael Amejał, ale za jak długo zastanawiał się, co zrobić. Skacze Robak, przebija. Ale teraz przeszkodzili sobie Amejał. Andrzyna główką w środek pola. Wrócił Robak. Klimczak głową. Kosakiewicz. No aż się prosiło, żeby uderzyć z tej piłki. Nie, to jest wszystko za późno. Ustawiona w tym samym miejscu. Tak. Może tym razem uda się dokładnie. Amejał na zamknięciu Tanżyna, ale znowu broni Malasz. Nie dał się zaskoczyć po krótkim słupku. Dąbrowski szuka Robaka. No i niestety. Arkadiusza Malarza. Ten do Sobocińskiego. W środku, proszę, jak strącił mimo przewinienia, mimo tam szarpania za koszulką. Teraz musi... Nasz stoper zgubił się. No i strzał na szczęście w krótki ruch. Proszę. Zagranie w pole karne od razu. Ojej, Michael. Błąd przyjęcia. Klimczak. Proszę, jak sobie poradzili. No i próbował tutaj. Przez jego nogi przechodziły jakieś dobre akcje. Proszę. Tych jak na lekarstwo tak naprawdę, ale tu dawał nadzieję Fundambu na to, że po prostu coś wymyśli. A teraz ŁKS pod polem karnym Widzewa. Już w polu karnym wraca Michalski. Będzie niebezpiecznie, ale wygonili się goście z piłką. 1-9. Arbiter gwiżdża po raz ostatni, a my jeszcze Państwu zafundujemy obejrzenie tych...